Będę udawał samolot w Team Fortress. Ja nie wiem, skąd mi ten pomysł przyszedł do głowy, ale... Ostatnio dużo takich pomysłów mi przychodzi do głowy, bo... No... Więc będę dzisiaj udawał samolot w Team Fortress 2. Ogólnie to jest chyba najbardziej mobilny loadout dla skauta, jaki chyba jest możliwy. Buzownik, skrzydłowy i atomizer. To są trzy takie bronie, które dają jak najwięcej movementa na skaucie. Buzownik oczywiście ma to swoją specjalną, nie wiem, jak to się nazywa, ulta, że tak powiem, gdzie po prostu możesz sobie skakać ile chcesz. No, chyba jest jakiś limit z tego, co pamiętam. Ja buzownikiem za dużo nie gram, bo ja bardzo nie lubię tej broni. Skrzydłowy to jest bardzo fajny utility, możesz wyżej skakać po prostu, a atomizer daje ci jeden dodatkowy skok. Więc to jest najbardziej mobilny loadout dla skauta, jaki chyba jest możliwy. Można też zamienić buzownik na siłę natury, ale siła natury po prostu daje ci to, że możesz sobie wyżej podskoczyć. A buzownik jest chyba lepszy pod movement, bo daje ci więcej skoku. Jak używasz tego ulta, że tak powiem, ja nie wiem jak to nazwać. Odlot. To się odlot nazywa. Dobra, niech będzie. Ale ja nie mogę pójść na bitwę bez czapek. Co to jest? Co to jest za granie w Team Fortress 2 bez czapek? Ja teraz czekam, aż Scrap TF się obudzi i mogę sobie ten... O! To jest dźwięk gotowego trade'a na Scrap TF. Ja sobie taki loadout wymyśliłem. Tak na szybko po prostu wlazłem na Scrapa i pierwsze co zauważyłem, to wziąłem. Więc wymyśliłem sobie taki loadout, nie jest związany... Ja próbowałem zrobić taki loadout, który przypomina, nie wiem, jakiś samolot albo dołączę na swój serwer, bo czemu nie. Więc ja na początku próbowałem zrobić taki loadout, który przypomina samolot. Chciałem po prostu takie czapki dobrać, które, nie wiem, przypominają albo jakieś, nie wiem... No coś po prostu związane z lataniem. Nie wiem, kosmita, kosmonauta, coś w tym stylu, ale po prostu nie mogłem znaleźć pasujących do siebie itemów. Pewnie są, ale po prostu nie chce mi się szukać w tym momencie. Nie mam czasu za bardzo. Ten skrzydłowy to jest naprawdę fajny utility, bo to się na wielu mapach naprawdę przydaje. Taki minimalnie wyższy skok, ale... Nie ten bind! Czemu ja sobie to na myszce zbindowałem? Ja jestem głupi? Czemu ja sobie to zbindowałem na myszce to? Jestem jakiś myślący inaczej troszeczkę, ja nie wiem o co chodzi. Czemu nie wszyscy na respie siedzą, halo? Proszę wyjść. Tu jest jeden pyro, gdzie jest reszta? Oby... Pestkę z pistoletu dostał i się złożył. Biedny medyk. On nie wiedział gdzie jest. Tak mi go szkoda. Da, daj fałszywy. Fałszywy dalik. Ja jestem fałszywy. Ja nie jestem prawdziwy. Ja jestem atrapą. Ja tak naprawdę nie istnieję. Wszystko jest iluzją. Żyjemy w Matrixie. Bo ten spyback flipa zrobi. Samolot gaming! Jestem praktycznie nieśmiertelny. Nieprzewidywalny movement. Nieprzewidywalny movement. Co ten heavy robi? On po prostu się rozstawił jak działko przed respę. Co tutaj się wyprawia? Nie ogarniam swojego serwera. Ja nie wiem co tutaj się wyprawia. Co ci ludzie robią? Co ty robisz? Nieprzewidywalny movement. Ja nie mogę trafić, taki nieprzewidywalny jestem, że nawet ja nie mogę go trafić. Ogólnie jak na razie oceniam ten loadout 6 na 10. On jest taki memiarski, ale ja nie wiem, nie przepadam za buzownikiem. A skrzydłowy to nie jest dobry pistolet, ale to jest dobre narzędzie, tak jakby. Fajne utility to jest, ale to nie jest fajna broń. Jeśli wiecie o co mi chodzi. Pójdę sobie na Two Forta na casuale, zobaczymy jak na casualu ten loadout się sprawdzi. Możliwe, że dołączyłem na friendly server. Okej, ale ten pyro nie jest friendly na pewno. Cześć, jestem ciekawy czy tutaj z wody można wyskoczyć z tym loadoutem. Czekaj, tu jest... Nie mogę skakać tutaj, dlaczego? Ja triple jumpem? Nie da się. A szkoda, bo to by fajne było. Mają snajperów na balkonie. Wiecie co to znaczy? Jeśli nie mają tutaj działka, idę terroryzować snajperów. Dobra, już ktoś to zrobił za mnie. Nie. Moje ulubione zajęcie zostało przejęte przez mój team.
Moje ulubione zajęcie na Tuforcie to jest właśnie terroryzowanie snajperów na balkonie. To się bardzo łatwo robi, bo zazwyczaj snajperzy na Tuforcie nie wiedzą, gdzie są. Po prostu patrzą się w te balkony i mają gdzieś, co jest obok nich i za nimi. I bardzo śmiesznie się z nimi bawi. Ja mam trochę klipów zebranych, jak ja właśnie bawię się z takimi snajperami. I chyba zrobię z tego filmik jakoś... No przesuń się, przecież zginę! Ktoś napisał fake Dalig, nice. Czemu każdy pisze, że jestem fake? Czemu... Czemu nikt nie wierzy, że ja to ja, jest mi smutno? No tak naprawdę mnie to nie obchodzi. Ale jest mi smutno, gdzie ty pędzisz, skaucie? Chodź tutaj. O-o! O mój Boże, nie, proszę nie! Jak będę skakał, nie może mnie trafić. Bardzo mnie to zdenerwowało, że udało mu się uciec. Ja się muszę zemścić. Czy to jest bot? On chodzi jak bot. Tak, to jest bot. Ale ostatnio zauważyłem, że coraz mniej botów znajduję na casualach. Ja nie wiem, czy po prostu boty się nudzą, czy po prostu nagle zaczęli bany dostawać te konta, bany zaczęły ten dostawać. Ale to nie ma znaczenia, jak jakieś konto dostanie bana, jak jakieś konto bota dostanie bana, bo przecież ta gra jest za darmo. Więc nie, może po prostu zaczyna nudzić się tym gościom, co boty robił. Mam nadzieję, bo będzie bardzo fajne. Dobra, ja tak gram tym loadoutem i na casualu to jest trochę lepsze. To w sumie też zależy od mapy, nie? Bo ten loadout jest bardzo zrobiony pod movement, a Tuford jest bardzo ciasny. Jest mało takich miejsc na Awawawiwa. Jest bardzo mało takich miejsc na Tuforcie, gdzie możesz wykorzystać full potencjał tego loadouta. Na pewno na mapie jak Double Cross na przykład. Double Cross też jest Capture the Flag, albo Sawmill Capture the Flag, albo w ogóle Sawmill. Tam na pewno ten loadout się bardziej przyda, bo to są bardziej takie mapy pod movement. Sniper! Sniper Team Fortress, gdzie ty jesteś? Wracaj tu! Jezu, zabijanie snajperów na Tuforcie daje mi taką... taką przyjemność mi to sprawia, ja nie wiem czemu. Na każdej innej mapie to jest po prostu jak zabijanie po prostu przeciwnika, ale tutaj zabijanie snajperów na Tuforcie to jest coś po prostu pięknego. To jest... Nie da się opisać tego słowami. Dobra, ale to było chyba na tyle. Moja końcowa opinia, jeśli chodzi o ten loadout, to 7 buzowników na 10 australijskich awiatorów.